Drodzy braterstwo, kontynuujemy nasze rozważania. Temat, jaki dzisiaj kontynuujemy, to wciąż jeszcze znaczenia słowa duch w Biblii. Chociaż jest to część większego tematu, to jest, co ludzie wiedzieli o Ewangelii od początku historii świata. Doszliśmy sobie do okresu reformacji i tutaj się zatrzymaliśmy, ponieważ zainteresowały nas bardzo nazwisko reformatorów, jakie się pojawiły w treści rozważań i spojrzeliśmy na poszczególne właśnie osoby, na Jana Wesela, Girolamo Savonarole, Marcina Lutra, Ulricha Zwingliego, Baltazara Hubmajera, i doszliśmy do Michała Serweta. I omawiając Michała Serweta, bardzo zainteresował nas temat Ducha Świętego i żeby troszeczkę pogłębić sobie nasze rozważania, postanowiliśmy troszeczkę wgłębić się i zauważyć, jakie są znaczenia słowa duch w Biblii. I początkowo mówiliśmy, że jest ich przynajmniej 7, a później w takim większym rozbiciu, bardziej szczegółowo do tego podeszliśmy i zauważyliśmy, że tych znaczeń w sumie jest nawet 12. I sobie je porozważaliśmy. No i może, ponieważ dzisiaj mamy troszeczkę takie podsumowujące rozważanie, to powiedzieliśmy sobie, że może troszeczkę przypomnimy, no to może zacznijmy od tego takiego przypomnienia, że co właściwie znaczy słowo duch, jakie jest wspólna cecha tych wszystkich znaczeń, jakie omówiliśmy, że duch to, inaczej mówiąc, niewidzialna moc. Jakaś niewidzialna moc, niewidzialna siła. Jest to wspólne znaczenie wszystkich tych właśnie 12 znaczeń. I mówiliśmy, że te znaczenia to moc, powietrze, wiatr, oddech, zasada życia, witalność, wigor, ożywienie, przywilej do życia, prawo do życia, usposobienie Boga, Chrystusa, aniołów i ludzi, nowe stworzenie, istoty duchowe oraz nauki i lub też doktrynę. No i przypomnijmy sobie. Duch jako moc, tak? Skąd to między innymi wiemy, czym jest duch jako moc? Mi się kojarzy to siła sprawcza. Siłą. Siła sprawcza. Bracie Franciszku? No, mniej więcej to samo chciałem powiedzieć, że siła sprawcza, siła siła myśli, siła natchnienia, siła inspiracji, zwłaszcza do dobrych inspiracji, dobrych istot, czy też może być, ktoś może mieć przeciwnego ducha, tak? Co będzie wtedy miał te inspiracje przeciwne, złe, tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i ja bym od siebie chciał przypomnieć ten werset, że Duch Święty wpłynie na ciebie, a moc Najwyższego zacieni cię, powiedział anioł do Marii. Tak? I jako, że jest to poezja hebrajska, tak, czyli to tam ważny jest rym myśli. Tam nie ma
takiego czegoś, że się rymują końcówki, jak po polsku, tak, że jest no, taki sposób budowania rymu, tylko poezja hebrajska polega na rymie, ale myśli, czyli są tam tak zwane paralele i one mogą być takie, że jedna część zdania mówi dokładnie to samo, co druga część zdania, tylko że innymi słowami. Albo kontrastuje, albo, no, albo są pewne połączenia. No ale tutaj wyraźnie jest pokazane właśnie no, takie porównanie, że w jednej części, czyli że Duch Święty spłynie na ciebie, tak, i moc najwyższego zacięcie, no to jest właśnie w ten sposób zbudowane, co pokazuje, że właśnie no, to jest to. To jest jedno, ten duch i moc to jest jedno i to samo według Biblii, tylko inaczej ujęte. Tak, no i tam jeszcze więcej na ten temat troszeczkę mówiliśmy. Jest to jakaś moc, która wynika po rozważeniu tych wszystkich 12 znaczeń, z czego wynika ta moc? Usposobienia Bożego. Między innymi z usposobienia. Tak? No. Dlaczego? Jest to siła charakteru, tak? Między innymi. Tak? Jedna z cech charakteru pana Boga. Tak. Siła też osobowa, tak? Jako w znaczeniu, bo jest moc w znaczeniu cech charakteru, tak? W znaczeniu charakteru i jest moc w znaczeniu, że ktoś jest potężny, bo potrafi coś potężnego podnieść, tak? Chociażby. No. Ale na czym polega moc? Jaka jest definicja mocy, że tak powiem? Czym jest moc? Jako właśnie cecha charakteru. W wielkim skrócie jest to samokontrola plus cierpliwość. Samokontrola plus cierpliwość daje moc, bo jeżeli jesteśmy w stanie się kontrolować odpowiednio i mam wystarczającą cierpliwość, żeby przeprowadzić daną kwestię, to ją wydokonamy. To może trwać długo, ale przy uporze, tak, przy jakimś tam uporze w dążeniu do celu, dojdziemy do tego. No i oczywiście to można rozbudowywać i powinniśmy, tak? Niezbędna jest mądrość, żeby to nie był upór w jakichś głupich rzeczach, tak? I potrzebna jest mądrość, żeby tą sprawę przeprowadzić odpowiednio. Tak? My ostatnio się męczymy, a szczególnie tatuś się męczy ze zrobieniem schodów do piwnicy, tak? Tam na nasz pokowej. Trzeba tam odpowiednio poznaczyć, w różny sposób poodmierzać, powycinać i tak dalej. To trochę trwa i nie jest wcale łatwe, ale można powiedzieć, nawet jak się by ktoś totalnie na tym nie znał, a to się akurat zna, ale jakby się ktoś totalnie nie znał, no to może tak czy inaczej do tego dojść. Będzie to robił 5 razy, 10 razy, tak? Próbował to wycinać, aż wreszcie mu wyjdzie. Dojdzie do tego. To inny przykład. Pamiętacie, jak mówiliśmy sobie o tym, że wiara jest jako ziarno gorczyczne, tak? Że jeżeli ma się tą samą kontrolę i cierpliwość, to różne rzeczy, które się na zewnątrz wydają niemożliwe do zrobienia, się okażą możliwe. Jak ten człowiek tam w jakimś kraju, pamiętacie, co górę przeniósł, dosłownie, bo zrobił przejście przez góry, bo jego żona zmarła, bo do szpitala było bardzo daleko i trzeba było chodzić dookoła. Bo ponieważ ona tam zmarła, to on postanowił, że nikt więcej nie umrze. I wziął i zrobił no, dziurę na pół, w sensie górę na pół i przeniósł. Zrobił. Zajęło mu to chyba za 40 lat. Ale zrobił. No, także to są rzeczy, które czasem przekraczają tę zdolność. No a Pan Bóg oczywiście, że ma i wiedzę, i odpowiednią ilość czasu, tak? Cierpliwość.
Dziwa historia. Gdzie to jest? Mi się tak kojarzy, ten duch to jest takim, takim elementem, którym pozwala nam wykonanie czegoś tutaj na ziemi. W sensie fizycznym, nie? Mhm. To jest taki, taki część Boga, który właśnie no, pozwala działać. O, może tak bym powiedziała. No to w różny sposób można to też o na tym... różny sposób to może być charakter, jak mówiliśmy, nie, i tak dalej. Tak? No bo tutaj te znaczenia, chociaż są różne, to one się jednak przeplatają, prawda? No, żeby na różny sposób też można o nich mówić. Ostatnio jesteśmy właśnie po dłuższych rozważaniach tego zakresu usposobienia, to jest usposobienie, tak? No, więc to nam tak bardziej przychodzi do głowy, ale tak. To taki element wykonawczy, bym powiedziała. Wykonawczy. Między innymi. Tutaj szukam dla Emilki. Myślę sobie, patrząc na dzieło twórcze Boże, to jest Bóg sam tych wszystkich rzeczy nie stwarzał osobiście, tylko powierzył to Logosowi, a on miał swoich tam grono, swoich współpracowników, pomocników, z którymi współpracował. No i teraz od czego oni zaczęli stwarzanie istot żywych? No od wielkich stworów morskich, od dinozaurów i różnych takich mega wielkich stworzeń, po których wszelkie no, jakieś rzeczy, które można było poprawić, było widać bardzo dobrze, bo w wielkiej takiej konstrukcji to wszelkie błędy to same wychodzą najczęściej, bo coś się wytrzymuje, coś jest za słabe, to trzeba wzmocnić, tamto trzeba poprawić, tamto jeszcze trzeba. No i stopniowo później następowała taka miniaturyzacja, o, miniaturyzacja. Że coraz mniejsze te organy, coraz mniejsze były te stworzenia. No i doszło do człowieka, a później jeszcze inne stworzenia były stwarzane znacznie mniejsze od człowieka, które też mają te wszystkie organy, które ma człowiek, poza załóżmy tam zmysłami różnego typu, czy umysłem, który jest u człowieka akurat tym produktem wyjątkowym, to te inne stworzenia działają na podobnych zasadach. Niektóre na innych działają. Widać, że to nie było jedno biuro twórcze, tylko prawdopodobnie było kilka i każdy miał swoją opcję. I jedni robili coś takiego, drudzy to coś innego robili. Zespoły, tak? Tak, to jest wyobrażam. No. Zespoły, jest. Tak. Nie wiem, czy one konkurowały z sobą, myślę, że jednak współpracowały. No i to było piękne. To gdybym miał zacząć coś konstruować nowego, o czym miałbym tylko teoretyczne pojęcie, to właśnie w taki sposób jest najbardziej racjonalny, czyli że
zrobić duże konstrukcje, duże modele i przyjrzeć się im. To tam jest, co by należało poprawić. No i tak, no, tak właśnie to zostało zrobione. Niektóre zwierzęta mają takie organy, które bardzo przypominają organy ludzkie, na przykład tak, serce świni, tak? Mm-hmm. Nawet praktycznie może służyć do przeszczepu. Jak widać, że to było testowane poniekąd. Mm. A tak właśnie mi teraz tak rozważam, tak z punktu fizycznego, to ja bym tego duchana, że to jest jakaś energia Boża, która no płynie. Tak? Fizycznego punktu widzenia, nie? Takie elektrony jakby. Tak jak mamy kabel i prąd płynie. To nie? Była właśnie ta zasada życia, tak? Duch jako zasada życia. Jako nośnik życia. No, jako ta energia, którą Bóg udziela. Jest unikatowa, której źródłem jest Bóg. Tak? I w związku z tym niektórzy mówią, i to jest ciekawa myśl, może być błędna, ale jest ciekawa, że Bóg ma ciało zrobione z życia. Tak jak ludzie mają z różnych pierwiastków, tak, prawda, fizycznych, tak, z wodoru, z helu, z różnych innych rzeczy, to Bóg ma ciało zrobione z życia. I dlatego ma życie sam w sobie i nic nie jest w stanie go oddzielić od życia, jest nieśmiertelny. Bo ma ciało zrobione z życia, to niemożliwe, żeby ten. To tak właśnie tak określa, na przykład w wschodnich religiach określają to jako prana, coś w tym stylu, no nie? Że on, to jest jakaś energia taka, nie w sensie fizycznym, ale taka inna, życiowa właśnie. No w kulturze wschodniej, tam w buddyzmie i tam w Chinach na przykład tam te ćwiczenia takie robią, nie? Różne właśnie. Oni to wierzą właśnie, że to jest taka siła życiowa jakby, nie? No tam są, jak to się nazywa. To można tak porównać do naszych chrześcijan, że to jest taka siła też życiowa, taka sprawcza, nie? No. Poza tym nasza kultura nauczyła się patrzeć w sposób taki naukowy, że trzeba wszystko zobaczyć, nie? Natomiast... Ale to jest taka, tego nie można zobaczyć, po prostu no to działa, ale tego nie można fizycznie zbadać, nie? I czasem trudno powiedzieć, ale tam zapewne moje zdanie jest tak czy inaczej takie, że wszyscy będziemy w przyszłości jeszcze bardziej zaskoczeni. Tym bardziej, że nawet jeśli obecnie nie ma jakichś przyrządów do mierzenia różnych rzeczy, to kto wie, czy w przyszłości nie będzie, tak? No to kiedyś fizyka nie było, rozkłada już tam jakieś kwarki są, to już teraz jakieś inne cząsteczki. Dokładnie tak, dokładnie tak. Także jeszcze wiele przed nami. Bo my widzimy tylko materię, ale to mogą być jeszcze jakieś inne rodzaje energii, których jeszcze nie znamy, nie? No, w Biblii są sugestie, że ciała aniołów są zrobione z ognia. Czy tak jest? Też nie wiemy, ale że Bóg czyni swoje sługi ogniem płomienistym, między innymi. No, co może mieć oczywiście znaczenie symboliczne, tak? Ale kto wie? Tym bardziej, że niektórzy aniołowie wstępowali do nieba właśnie w płomieniu na przykład z ołtarza. Więc kto wie? Bo ludzie nie wiedzą, czy ogień. Jakieś forma energii innej, może, nie wiem. Światła może, ale coś tam. Dlatego trudno to powiedzieć. No, może kiedyś też coś więcej na ten temat będziemy wiedzieć, ale ciekawe. No i w każdym razie ogień, to też jest ciekawe, że też potrzebuje tlenu, tak? Jako tego nośnika energii, tak? Ale jest bardzo ciekawe, bo ten tlen jest też w różny sposób tutaj użyty w tych pozostałych znaczeniach. Powietrze, tak? Duch jako powietrze. No to między innymi tutaj i to jako ten składnik, że tlen przenosi to życie. Tak? Jest, człowiek bez oddychania jest w stanie przeżyć co najwyżej kilka minut, tak? Chyba, że jest poławiaczem
tych pereł, gdzieś tam, to oni są tacy ludzie, którzy potrafią na ponad 20 minut wstrzymać oddech. No, no ale to... tak myślę, że Ziemia też jest stworzona na podobieństwo nieba, więc to może być też coś takiego powiązanego. Tylko że niebo jest inna forma energii, czy tam światła, a my tutaj mamy bardziej takie fizyczne, nie? A tam może być inna forma. Za mało wiemy, że jest... anioły mają inne ciała, że tak powiem. I problem z aniołami i z Panem Bogiem i różnymi innymi istotami duchowymi jest taki, że są niewidzialni. Tak, ale można też wyczuć czasami, nie? Ale niektórym się ukazują. No więc... Więc to wszystko jest ciekawe. Ale jeszcze wracając, ten tlen i tak dalej, no to kolejnym znaczeniem tego słowa duch był wiatr, tak? Mhm. Czyli, że powietrze, ale że wiatr. No i właśnie wiatr można wyczuć, tak? Pan Jezus mówił do Nikodema, że istoty duchowe są jak wiatr. Nie widzisz, ale jesteś w stanie poczuć ich działanie, zauważyć ich obecność po działaniu. O tym, że coś się dzieje, że coś robią, wykonują, zmieniają. Tak? Także no, ale między... mogą też anioły przybrać formę, bo jak w Biblii tam czytam, że Abrahamowi się pojawiły na przykład, innym tam prorokom, nie? Oni mogli widzieć. Tak, ale przybierają. To się da, że trzeba mieć jakieś takie, że blisko Boga być trzeba, żeby to można było zobaczyć. To znaczy... To jest jedna ze zdolności istot duchowych, tylko że no, powinna być pod kontrolą Pana Boga, tak? Wykorzystana i tak dalej. Natomiast upadli aniołowie, no to wykorzystują to na seansach spirytystycznych od czasu do czasu, żeby tam robić pewne rzeczy, ukazywać się i tak dalej. Ale tak oni działają na polu takim psychicznym, nie? Bardzo. No to jest różnie, bo znaliśmy takiego brata, który opowiadał, że zanim poznał prawdę, zanim poznał Biblię, to między innymi uczestniczył w seansach spirytystycznych i mówi, że widział osobiście, jak stołek galopował dookoła stołu, przy którym wszyscy siedzieli. No, no. To nie poruszany żadną ludzką ręką i tam no, zachowywał się jak pies, że tak powiem, ten stołek. No, no, ale to są niebezpieczne rzeczy, nie? Bo to... Oczywiście, że niebezpieczne rzeczy. No. To w znaczeniu przestrogi mówił i że nie ma co z tym żartować, bo to są rzeczy, które dzieją się faktycznie. Mówi, widział to na własne oczy, zanim jeszcze... No tak, bo przecież wiemy, że są demony i takie inne rzeczy, nie? Oni działają w tej sferze takiej właśnie. A jeszcze jest taka, jak to się nazywa, informacja, że no, w czasach ostatecznych oni będą odzyskiwali część, no, bo została im odebrana ta moc materializacji się, tak? Szczególnie w trakcie potopu, bo przed potopem, prawda, przybierali te ciała, tak? Ale w potopie zginęli, no i najwyraźniej w jakiś sposób to ich powstrzymało później przed, no... przed materializacją się. No ale im bliżej tego, to być może, że tak powiem, się zregenerowała im jakąś tam możliwość. No i że zostali poddani tym łańcuchom ciemności, czyli że mają tą możliwość, ale tylko w nocy, tak? W ciemnych. Więc też. Bo na się światła, boją się światła, nie? No trudno powiedzieć, ale są dziwne. A to, że niekoniecznie to musi być też w stosunku do dobrych ludzi, no to mamy między innymi świadectwo tego anioła, który rozmawiał z Danielem, tak? I mówi mu, że przyszedł dopiero teraz, bo przez 20 tam jeden dni, zdaje się, król jakiś tam się mu sprzeciwiał. I aż mu musiał Archanioł Michał pomóc, tak? No właśnie. To znaczy, że no, ten ktoś tam fizycznie wpływał, próbował przekonać. Prawdopodobnie ten król widział go jako jakiegoś doradcę albo jakiegoś posła, po prostu człowieka, z którym z nim rozmawiał i, no i próbował go przekonać, ale się nie dawał. Także to
To są takie rzeczy możliwe. Także to nie jest powiedziane. No inaczej. Myślę, że dobrze aniołowie i tak dalej daje mają możliwość materializacji. Tylko, że no, tylko jest tutaj... Wydaje mi się, że oni to dosyć rzadko robią. Oni wolą wykorzystywać, tak powiem, innych ludzi. Tak, bo Panu Bogu zależy na tym, żeby czas, w którym trzeba się posługiwać wiarą, pozostał czasem, w którym trzeba się posługiwać wiarą, tak? A nie widzeniem. A to by przeczyło sobie. Więc tam jest to wykorzystywane w takich miejscach i momentach, w których no, to nie będzie szkodziło wyższym celom Bożym. No, po prostu. Ale myślę, że w Królestwie Bożym będziemy mogli ewentualnie zobaczyć. Nie? Zobaczymy. Prawdopodobnie, no bo czemu nie, ale skoro to i tak będzie czas widzenia, ale wtedy Pan Bóg też będzie i Pan Jezus będą mieli swoich reprezentantów tutaj na ziemi, tak czy inaczej, nie? Tych, którzy zmartwychwstali. Więc, no zobaczymy to. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, nie? Tak czy inaczej będzie to wszystko fajne. Może być ciekawe, no. No właśnie, kolejnym z tych znaczeń to była, no powiedzieliśmy, zasada życia, ale w związku z nią witalność, wigor, ożywienie. Tak? Że człowiek przed tym, zanim został tchnięty ten duch, czyli zanim tchnienie życia był napełniony, czyli zanim zaczął oddykać, tak? Czyli ten duch do niego wszedł przez tchnienie, no to był martwy, tak? Był tylko ciałem, gotowym do tego, żeby żył, ale jednak martwym. Po prostu wszystko przygotowane, tak jak maszyna idealnie przygotowane, ale jednak martwe, to tylko ciało. Tak? Otrzymał, no i zaczął być, tak? Tak jak rośliny też są w łupinkach, tak? Ale przychodzą odpowiednie warunki, one kiełkują. I w pewnym momencie aż jest ten wybuch, tak, na wiosnę tego wigoru z ich strony. No. Ale nie wiem, czy też tu słońce nie ma do tego czasu. No, oczywiście, że tak, jak najbardziej. Dlatego to... Tak, nawet na nas słońce wpływa, prawda? Jak zima jest, nie ma słońca, to my jesteśmy tak? Bez energii, nie? Tak. Sam tlen jeszcze za mało. Przytępnieni, nie? Dokładnie. Sam tlen to jeszcze za mało, prawda? Rośliny też potrzebują fotosyntezy, tak? Do rozwoju i tak dalej. Także widać, że energię też ze słońca pobierają. Także to... Człowiek no. Też myślę, że w jakiś sposób też. No i człowiek też mówi się, że jest z wigorem, tak? Ożywiony, jak jest aktywny, prawda? No i do tego też sam tlen nie wystarczy. Chociaż można też tutaj zauważyć, że tlen jest bardzo przydatny do tego. Tak? Jak potrzebujemy jakiś wysiłek zrobić, tak, to trzeba się przewentylować, tak? Czy do biegania, czy do podnoszenia jakichś ciężarów. Ja pamiętam, jak się podnosi coś ciężkiego i tak dalej, no to kilka głębokich oddechów i wtedy i można podnieść. Bo tak, jak tchu zabraknie, to nie bardzo. No między innymi, no i bez tego ducha ożywiającego, który wychodzi z tych fizycznych rzeczy, ale także i powiedzieliśmy sobie, bo rozważaliśmy, że wychodzi także ożywienie z części naszego usposobienia, tak? Że co nas pobudza do aktywnego działania? Usposobienie ma trzy części, tak? Że ma tą część rozumową, tak? Wiedza, ocena, tak? Emocjonalną, jest związaną z cechami charakteru, które też nas mogą pobudzić, tak? Że dobrze jest, żebyśmy tak zrobili, albo naszym obowiązkiem jest, żebyśmy tak zrobili, bo wynika to z jakiejś cechy charakteru, no więc jesteśmy aktywni, tak? Albo bierni, ale powinniśmy być aktywni. I trzecia część to wola, tak? Że i tak po prostu chcemy, tak? Między innymi.
coś zrobić, mimo że uważamy, że to jest nierozsądne, tak, i że no, nie powinniśmy, ale i tak to chcemy zrobić. Z jakichś tam różnych względów, tak to ujmijmy. Tak. Kolejna rzecz, przywilej do życia, prawo do życia. Tak? Duch jako przywilej do życia, duch jako prawo do życia. No to między innymi to jest to z tym stworzeniem właśnie człowieka chociażby. Tak? Że, czym się różni przywilej życia, a prawo do życia? Przywilej życia, a prawo życia. Przywilej życia to jest stan, w którym Bóg pozwala nam żyć, mimo że do tego życia nie mamy prawa, bo tak jak nasz Pan Jezus powiedział, niech umarli grzebią umarłych, czyli że ludzie obecnie żyjący nie mają prawa do życia, mają tylko przywilej życia, czyli żyją. Jedni żyją, drudzy się zabijają, ale i tak ostatecznie każdy umiera. To żyje tam do jakiegoś słusznego wieku i umiera. No właśnie. Natomiast prawo do życia, jeżeli prawo do życia miał nasz Pan Jezus, prawo do życia miał Adam, ale go stracił. A poza tym cała ludzkość posiada przywilej życia, czyli stan, w którym Bóg pozwala jej żyć, żeby mogli korzystać z możliwości doświadczenia różnych rzeczy w sytuacji nieposłuszeństwa Bogu. Oczywiście są ludzie, którzy potrafią spróbują być w jakimś stopniu posłuszni Bogu i tak Żydzi na przykład przez prawo, przez dekalog i prawo próbowali osiągnąć to prawo do życia, czyli ale nikomu się nie udało, to ponieważ wszyscy okazali się być grzesznymi. Ponieważ prawo do życia jest prawem skonstruowanym dla człowieka doskonałego. Człowiek niedoskonały nie jest w stanie wypełnić prawa Bożego, które daje mu przywilej życia. Tak więc tylko na zasadzie tego, że Jezus może nam dać prawo do życia, jeżeli nabędziemy kwalifikacji, które nas upoważnią do tego. Zaczynając od pokuty, poprzez wiarę, i rozwój charakteru do takiego stopnia, który doprowadzi nas do stanu, w którym będziemy nadawali się do warunków, które będą obowiązywały w Królestwie Bożym. Jeżeli będziemy w stanie spełnić te warunki, wtedy nabędziemy prawo do życia. Dziękuję. Dziękuję. No i jaki to jest problem przy okazji? No taki, że ogół ludzkości myli przywilej życia z prawem do życia. Nie? To jest powszechne. Ludzie uważają, że mają prawo do życia. I w związku z tym są pewne prawa, które uważają za niezbywalne, tak? Że człowiek ma prawo do tego i śmego i tak dalej. No i na tym polega zresztą całe prawodawstwo, tak? Przynajmniej obecne. Że człowiek ma pewne prawa i w związku z tym może to lub tamto. A tak naprawdę nie jest tak do końca. Człowiek ma tylko przywilej życia. I z punktu widzenia sprawiedliwości, jeżeli czy umiera w wieku
kilku dni, kilku godzin, kilku lat czy kilkudziesięciu lat, to tak samo, to jest dokładnie tak samo jak ktoś inny. Czy umiera w takich warunkach czy w innych, to ani jeden, ani drugi nie miał prawa do życia. On po prostu żył w jakichś tam warunkach. I jakby to nie było, no to miał szczęście, że w ogóle. I że w takich warunkach, które wcale nie były aż takie złe, tak? Przynajmniej w sporej części. Tak? Miał taki przywilej. Żył bez faktycznego prawa do życia. Ale ludzie no, uważają, że no, im się różne rzeczy należą. Nie do końca. Im się należą pewne rzeczy, tak? I Pan Bóg swoje zobowiązania względem swoich stworzeń wypełnia. Ale ludzie zapominają, że, no, że to nie jest tak, że oni mają do tego wszelkie prawa, które by chcieli. No i między innymi też z tego wychodzą różne te kwestie, tak? Także no, na przykład kary śmierci nie chcą robić, bo ludzie uważają, że są lepsi od Boga, tak? Że nie będą odbierać życia. Tak. Mówią, że tylko Bóg może odbierać życie i tak dalej, więc kara śmierci to jest coś niewyobrażalnego. No, Pan Bóg mówi, no inaczej mówiąc, oskarżają Pana Boga, który odbiera życie, że jest gorszy od nich, bo oni nie będą tutaj kary śmierci robić. A Pan Bóg mówi, kara śmierci to jest właściwa kara w pewnych przypadkach, tak? Czyli pozbawienie przywileju życia. No tak, ale Pan Bóg przecież stworzył wszystko doskonałe i ten to my żeśmy skrzanili sprawę tutaj po upadku. I ten, i który... I teraz tam konsekwencje teraz tego, co ja. Tak. Powiedział, że ja to z chęcią wam dam, ale na pewnych warunkach. Tak? Jeśli ale będziesz mógł żyć wiecznie, jeśli będziesz wypełniał moje prawo. Wpisałem ci je w serce, więc wcale ci nie jest, jest naturalnym dla ciebie, żeby je wykonywać. No ale, ale cóż, no, poszło jak poszło, tak? I wszyscy wiemy, co z tego wyszło i że człowiek się musiał nauczyć osobiście przez doświadczenie zła, czym ono jest, jakie są jego skutki, i w związku z tym, żeby mógł świadomie wybierać niegrzeszenie, czyli nie poddawanie się tym samolubnym różnym wpływom cielesnym, światowym, tak, które na nas wpływają. No właśnie. No. O tym jeszcze można też wiele mówić. Tak. No, ale między innymi jeszcze to, że Pan Jezus właśnie odzyskał to prawo do życia. Tak? I udzieli je ludzkości no właśnie w wieku tysiąclecia, gdy wszystkim je przywróci. Tylko że też ludzie myślą, że jak będzie zmartwychwstanie, no to proszę Państwa, już jest koniec, tak? Wszystko załatwione i odtąd jest już cud, miód i orzeszki, tak? Tak. Nie, to ale... dopiero początek. Dokładnie, to dopiero początek. No. Ludzie odtąd będą musieli dopiero doprowadzić się do stanu, w którym będą mogli spełniać ten warunek. Bo to, co Adam utracił, to nie było prawo do życia. To było warunkowe prawo do życia. Adam utracił warunkowe prawo do życia, że jeśli będziesz wypełniał prawo Boże, to będziesz żył wiecznie na ziemi. I to ludzie otrzymają, warunkowe prawo do życia. No tylko kwestia teraz, żeby móc spełniać ten warunek. I Pan Bóg mówi, no ale do tej pory okazywało się, że nie jesteście w stanie spełnić tego warunku, więc dostaniecie odpowiednich nauczycieli, odpowiednie warunki, tak? Odpowiednie pouczenia i odpowiednią ilość czasu, żebyście mogli przekuć wiedzę na praktykę i dojść do
do takiego stanu, w którym będziecie w stanie wypełniać też te wymagania, które są niezbędnie potrzebne, żeby to życie posiadać, spełniać cały czas ten warunek. Jeśli będziecie posłuszni Bożemu prawu, to będziecie mogli żyć wiecznie na ziemi. No, czyli posiadać nie tylko przywilej, ale także i prawo do życia osobiście, a nie tylko przez przypisanie. No dobrze. Nie ma co się przywiązywać do tego życia, które mamy teraz. No, tak? Tak? Ale trzeba być wdzięczny za każde lekcje, które przychodzą, że masz okazję doskonalić charakter. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To, co się dziś nauczymy, to będzie nam procentować. Procentować na zawsze. Tak. Oj, tak, tak. Ja to tak jest ważne, żeby wiedzieć właśnie, że taki jest, bo wtedy się uniknie takich jakichś depresji albo coś, nie? Jakichś takich takich uczuć bardzo negatywnych, nie? Albo że spotykają mnie tylko w same przykrości w życiu, nie? Nic dobrego. Ale, tak, ale jak się wie, że to ma służyć jakiemuś celowi, prawda? Który jakieś właśnie, że lekcje przynosi ci, lekcje naukę charakteru, no to inaczej na to się patrzy, nie? Od razu. Pewnie, że tak. Dokładnie tak. Słuchałem sobie dzisiaj wykładu brata tego Marka Okońskiego, że miłość Boża kruszy nas. I w sumie całkiem fajnie tam mówił. No i taką jedną myśl chciałbym z tego wykładu powiedzieć, że nam się wydaje, że kruszenie serc, no to jest przez jakieś trudne doświadczenia, tak? Ale mówi, ale to nie tylko. Że serce bywa kruszone także miłością, tym, co się otrzymuje dobrego, że my, źli, niedoskonali, spotykamy się z takim właśnie, z taką dobrocią Bożą, albo z dobrocią innych osób. I pod wpływem tego spotkania zmieniamy nasze nastawienie. No i to, że tak powiem, jedna z rzeczy, która no, do mnie trafiła jako przekonująca. Że ogólnie tak uważamy w chrześcijaństwie, że tylko cierpienie i tak dalej, nie? Tak. No, ale ma rację, brat, bo też jeszcze takie pozytywne rzeczy też bardzo dobrze działają. No, to, że spotykamy się z bezinteresowną dobrocią, tak? To też nas zmienia. Albo z dobrymi przykładami. Różnymi rzeczami. Tak. No właśnie, bo mówimy o prawie do życia, o tym, że ludzie będą żyli wiecznie na ziemi i tak dalej. Ale to nie wszystko, tak? Że Pan Bóg przewidział, że niektórzy będą mogli żyć także nie na ziemi. Będą żyli. Nie. Nie, jak chodzi mi o to, że jako istoty duchowe wraz z Chrystusem, tam gdzie on był, jako oblubienica Chrystusowa. No, tylko że gdzie Pan Jezus żyje, mieszka? No w niebie. Więc w jaki sposób ludzie mogą żyć w niebie? Dokładnie. Muszą się stać istotami duchowymi. Tak, i to jest niesamowita sprawa. I Pan Bóg przygotował taką drogę do możliwości stania się istotą duchową. I zrobił to przede wszystkim dlatego, żeby swojemu synowi tak to udostępnić. Żeby mógł go nagrodzić za jego wierną służbę, wierną misję i żeby nie musiał na zawsze pozostać człowiekiem, tak, albo kimś, albo żeby go nie stracić, tylko żeby mógł
zacząć mieszkać w niebie i to, żeby go jeszcze nagrodzić. A w związku z tym, że taka droga była przygotowana, no to Pan Bóg mówi do Pana Jezusa, to ja Ci przygotowałem oblubienicę, tak? Daję Ci oblubienicę, że nie tylko Ty możesz pójść tą drogą, ale ci, którzy będą postępowali tak jak Ty, staną się Twoim obrazem, tak? Staną się Twoją małżonką, czyli jednością z Tobą, no to też taką drogą mogą przejść. I ten proces nazywamy, że oni się stali nowymi stworzeniami. Oni są nowymi stworzeniami. To jest duch jako nowe stworzenie. Słowem duch, tak? Rozważaliśmy w Biblii różne wersety, w których było słowem duch określone, że jest to nowe stworzenie. Dlatego, że chociaż mówiło ono o osobach, które wciąż jeszcze były ludźmi, ale stało się z nimi już coś. Co? Zostali spłodzeni z ducha, tak? Czyli zapoczątkowana w nich została ta istota duchowa. Ten zarodek nowej natury otrzymali, który my do końca tego nie rozumiemy, no bo ciężko to nam powiedzieć z naszego materialnego punktu widzenia, ale z opisów, w jaki sposób to ubierali w słowa, jest to, że ich organy mózgu zostały, no, że tak powiem, zasilone czy przekształcone tak, że do nich została dołożona część jeszcze duchowa, żeby mogli patrzeć na sprawy z wyższej duchowej perspektywy. Nam się wydaje, że my też możemy tak patrzeć, tak? Szczególnie gdy patrzymy na wersety w sposób symboliczny, tak, antytypiczny, wgłębiamy się w Pana Boga, w charakter człowieka, w charakter Pana Boga, we wszystkie te różne dzieła i mówimy, no tak, no my się też, że tak powiem, spoglądamy z tej, staramy się spoglądać z Bożej perspektywy. Ale wygląda na to, że oni mieli głębsze zrozumienie tego. Tylko, że trudno do końca to określić, na czym to polegało. Nie, wydaje mi się, że oni mogli widzieć to, co w niebie się dzieje, tak jak apostoł Paweł. Prawda? Tak wspominał, że trafił do siódmego nieba, coś tam było. Do trzeciego nieba, tak. Do trzeciego, przepraszam. Że miał wizję, tak. No, takie... miał taki wzgląd właśnie do tego świata duchowego, jakby powiedzieć, może. Świata niebiańskiego, o, może bym tak powiedziała. To znaczy akurat to trzecie niebo, do którego on miał wzgląd, no to był sposób zorganizowania tej duchowej części Królestwa Bożego na ziemi. Bo tak żeby przypomnieć, trzecie niebo to jest niebo trzeciego świata, a światy w Biblii są opisane trzy. Pierwszy świat, ten przed potopem, drugi świat to teraźniejszy świat zły, w którym królem jest szatan, tak? W którym obecnie jeszcze ciągle żyjemy. No i trzeci świat to świat przyszły, w którym sprawiedliwość mieszka. I każdy z tych światów ma swoje niebo i ziemię. Część, to niebo to są religijne, tak, te niebiosa. Religijni władcy, którzy stanowią tą duchową władzę w każdym z tych światów. A ziemia każdego z tych światów to społeczeństwo ludzkie zorganizowane w taki sposób, w jaki jest zorganizowane. Tak? Czyli przed potopem niebem byli aniołowie, bo Pan Bóg im dał prawo do rządzenia. W drugim świecie niebo stanowi szatan i jego upadli aniołowie i jego odstępcze religie, którym i różni wodzowie, którzy rządzą tą właśnie sferą religijną. A w przyszłym świecie niebem będzie Chrystus, tak? Rozumiany jako głowa i ciało wraz z jego pomocnikami na wszystkich tam poziomach istnienia, jakich oni będą istnieli. No i do tego właśnie wzgląd miał apostoł Paweł, do tego, w jaki sposób to będzie zorganizowane. No, także to nie do końca widział jakieś tam zakresy, że jest niebo jakieś jedno, później wyższe jeszcze, trzecie, najwyższe i tak dalej.
tylko to w tą stronę, bo to jest to dosyć, no takie, że warto o tym powiedzieć, o, w tą stronę. No i oni, jako te nowe stworzenia, mieli ten zarodek tej duchowej natury. Mieli pewne części i rozwijali w sobie nową, właśnie to nowe stworzenie. Ich umysł, ich sfera uczuciowa i tak dalej. Zaczęli się rozwijać w ten sposób. I apostoł mówi o tym, że jeśli grzeszy, to grzesz już nie on, tak? No, tylko jego stara natura. Bo on w tej swojej nowej naturze, w tym, co on by chciał, jego nowe stworzenie nie grzeszy. Jaka jest różnica? Co by się stało, gdyby nowe stworzenie zgrzeszyło? Umarłoby śmiercią wtórą. Tak? Nawet mimo, że ten ktoś nigdy pierwszą śmiercią nie umarł, tą śmiercią domową, ale tego ducha można zagaszyć, tak? Czyli to nowe stworzenie w sobie można było, że tak powiem, zniszczyć. Bo jak się stawało nowym stworzeniem? Kiedy? Co trzeba było zrobić, żeby zostać nowym stworzeniem? Trzeba było pokutować, wierzyć w ofiarę Jezusa, jego skuteczność tej ofiary, i trzeba było poświęcić się w wieku Ewangelii na służbę. To konkretnie trzeba było poświęcić. Wtedy? Proszę. Co konkretnie trzeba było poświęcić, bo to jest istotne dla tego tematu. Co konkretnie między innymi trzeba było poświęcić? Swoje życie. Ludzkie aspiracje. Ludzkie aspiracje. Swoją konkretnie. Wolę. Tak. Konkretnie trzeba było poświęcić swój udział w zbawieniu, w tym życiu, jakie ludzie mogli otrzymać przez Pana Jezusa. To znaczy, że inaczej. Oni poświęcali swoje prawo do wiecznego życia na ziemi. Poświęcali swoje prawo do wiecznego życia na ziemi, bo oni chcieli pójść do nieba mieszkać. Żeby pójść do nieba drogą Jezusa, to tak jak Jezus, musieli poświęcić swoje prawo do wiecznego życia na ziemi, które było im przypisywane, tak? Nikt z nich nie miał tego prawa, ale ono by do nich przyszło w momencie, w którym Pan Jezus złoży swoją ofiarę za Adama, tak? To by otrzymali. I w tym momencie Pan Bóg mówi, no dobrze, ale to, żebyście mogli być, to ja na podstawie tego, że Pan Jezus się za wami wstawia, tak, i przypisuje wam swoją sprawiedliwość, mówi, uznaj Boże, że ci są takimi, no, są sprawiedliwymi. Patrz na nich, jakby byli już doskonali. Ja ich do tej doskonałości doprowadzę. Obiecuję. Albo odbiorę im to życie, tak? Albo przestaną, albo umrą tą wtórą śmiercią. Ale póki co patrz na nich w ten sposób. I to się nazywa usprawiedliwienie rzeczywiste, tak? Oni rzeczywiście byli usprawiedliwieni, tak? I w związku z tym ich usprawiedliwienie było ożywione, ponieważ stawali się żywymi od tej pory, ponieważ byli uznawani za żywych. Niech umarli grzebią umarłych swoich, a wychodźcie za mną. Ja, ponieważ przypisałem rzeczywiście wam tą sprawiedliwość, to wy odtąd rzeczywiście jesteście traktowani jako żywi. Ale problem tutaj polega na tym, że teraz nie możecie zgrzeszyć. A jesteście grzesznymi, tak?
Więc apostoł mówi, gdy grzeszę, to już nie ja grzeszę, tylko ten mój stary Adam, tak? To stary człowiek, który tam ciągle jeszcze siedzi i w którym moje nowe stworzenie mieszka, tak? Ponieważ ty jesteś traktowany jako nowa osoba, która jeszcze póki co mieszka w tym namiocie, tak? Zrobionym z ciała, póki co. Ale się szykuje, że w momencie, w którym umrze, no to później po zmartwychwstanie już istota duchowa. Ale to jest coś niesamowitego. Tak, to jest niesamowita sprawa. To jest coś niesamowitego, no to, żeby to ogarnąć, ochłonąć tym do... No, dlatego, że tak powiem, warto sobie przypomnieć, kto nie wie tutaj więcej, to odcinek 9 z 9 grudnia 2021 roku, tak, znaczenie słowa duch w Biblii, część 7, tam całe, że tak powiem, zebranie temu poświęciliśmy temu tematowi. Także jeżeli ktoś by chciał szerzej, to tam o tym bardziej rozmawialiśmy. No, bo to nie jest nic prostego. No, to trzeba to dobrze zrozumieć i wtedy zaczyna być proste, ale no nie aż tak. No. Taka droga przygotowana. No i ponieważ taki ktoś się już rozwija, że to ma być duch, potencjalnie będzie istotą duchową, to dlatego Biblia o nim czasem mówi jako o duchu. O takim nowym stworzeniu, o tej części duchowej jego. Tak, że właśnie na przykład, no właśnie ten, no, że on nie grzeszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. To znaczy odnośnie tego, że nie grzeszy, to przecież wiemy, że członkowie nowych stworzeń grzeszyli. No właśnie. No a tu właśnie. Pisze, że nie grzeszy, tak? No właśnie. Czyli trzeba to rozróżnić pomiędzy ich cielesnością, tak, a ich nowym stworzeniem. No, tutaj między innymi mieliśmy takie wersety, żeby przypomnieć. Mateusza 20 rozdział, werset 41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Tak? Czyli ta część nowego stworzenia, ona by chciała tam różne rzeczy, ale no niestety ten cielesny człowiek ma różne słabości, które go ograniczają. Ponadto, Hebrajczyków 12:9. Ponadto mieliśmy naszych ojców według ciała, którzy nas karcili i szanowaliśmy ich. Czyż nie mamy być daleko bardziej poddani Ojcu duchów, by żyć? Mówią, tak, członkowie Kościoła, że on jest naszym ojcem, a on jest ojcem duchów. Tak? No to jak? No tylko w ten sposób, że jest ojcem tych nowych stworzeń. Tak? On jest ojcem, bo dał im życie. Tak? Uznał, że są żywi. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. 2 Tymoteusza 1,14. No i tak dalej tutaj. W razie czego to od 10 do 13, do 14 odcinka to tam właśnie rozważaliśmy. Jeżeli tam coś, to poszerzenie tych myśli jest w tamtych odcinkach. Mówiliśmy też o tym, że duch, no to ogólnie to są także istoty duchowe, tak? Słowem duch. No to nie dziwne, bo jeżeli nowe stworzenia, no to i aniołowie tym bardziej. Tak? I w ten sposób słowem duch są różne istoty duchowe. Tak? W tym szatan. No właśnie. No oczywiście. On też jest istotą duchową. Tak? I aniołowie, i Pan Bóg. Są istotami duchowymi. Mówiliśmy też o tym, że słowem duch są
określane nauki albo doktryny. Ponieważ mówimy nauki albo doktryny, to czym się różni nauka od doktryny? Żeby sobie przypomnieć. Pamiętacie to? Czym się różni nauka od doktryny? Doktryna. O kupie 10 doktryny. Doktryny to są te gruntowne, najważniejsze nauki. Tak. Z którymi się nie ma co spierać, tak? Są dogmaty, że one po prostu tak, muszą. Stworzenie człowieka, upadek człowieka, przygotowanie okupu w Jezusie, złożenie tegoż okupu. Restytucja. Królestwa Bożego. Kolejne na zło. No, są pewne rzeczy, które są doktrynami. Ale jest jeszcze cała masa nauk, tak, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. Rozmaite nauki ludzkie chociażby, tak? Duchy zwodnicze, tak? Nauki zwodnicze. Tak. No, jest cała masa różnych tych rzeczy, że ludzie ich uczą. Uczą i mówią o nich, że to jest prawda, tak? Jak, że to jest jakaś nauka i tak dalej. I ona może być prawdziwa, ale nie musi. Tak? Dlatego są, że tak powiem, podlegają dyskusji. Tak? Doktryny, a nauki, to tak w wielkim skrócie sobie przypomnieliśmy. Tak? I Biblia właśnie o tym mówi, że to między innymi o to chodzi. Tak? Te dary ducha, to jeden, na przykład 1 Koryntian 12, 10, że inny dar rozróżniania duchów. No i tam różne osoby, prawda, mówią, że no to rozróżniają, czy ten duch jest dobry, czy to zły i tak dalej, że te istoty duchowe rozpoznają, które się tam z nimi kontaktują, że im tam tłumaczą, tak? Ale tutaj zupełnie inaczej, to rozumiemy, że chodzi o to rozróżnianie duchów, no to po prostu patrzymy, czy te nauki są błędne, czy prawdziwe, tak? Na podstawie różnych rzeczy, rozważania, wersetów, spójnych nauk i tak dalej. Mamy 7 pewników biblijnych, które pomagają w rozróżnieniu, czy ten duch pochodzi od Boga, czy też od przeciwnika. Tak. No właśnie. No i mówiliśmy o tym usposobieniu, duch jako usposobienie. I już sobie troszeczkę powiedzieliśmy, ale jeszcze powiedzmy parę słów, że usposobienie Boga, Chrystusa, aniołów i ludzi. To są różne rodzaje usposobienia Boga, Chrystusa, aniołów i ludzi. Czym się one różnią, że tak powiem? Tam to są istoty duchowe, nie? Bardziej takie cielesne, ludzkie. Chociażby to. Usposobienie Boże doskonałe, nie? Tak, jest doskonałe i najwyższego rzędu. I ono bywa inne od tych wszystkich innych grup, tak? Bo na przykład pewnych rzeczy Pan Bóg nie ma, tak? Inaczej. Są rzeczy, które Pan Bóg ma w inny sposób, że tak powiem, zrobione. Na przykład jest taka cecha charakteru, która się nazywa apetyt. I ona jest łaską albo zaletą, tak? Ale Pan Bóg nie potrzebuje jeść, tak? Nie dotyczy go. Nie dotyczy go pod tym względem, tak? Ale no, chociaż nie można powiedzieć, że Panu Bogu się nie podobają różne rzeczy, tak? Więc można tutaj, w tą stronę, że Pan Bóg ma pewne upodobania, no, które są dla Niego na przykład miłym kadzidłem, tak? Co dla Pana Boga jest miłym zapachem? Pamiętacie? Miłość, tak. Ofiara. Ofiara, no. Co jeszcze? To znaczy, głównie chodzi o ofiary pobudzane miłością. No, ofiara, żeby była składana, musi mieć swoją intencję, tak? No i intencją tej ofiary
Jeżeli jest miłość taka z tego serca, to wtedy jest ta ofiara no, miłym zapachem, przyjemną Bogu. Między innymi to można zauważyć w symbolice kadzidła, tak? W świątnicy świętej był złoty ołtarz, tak? Ołtarz kadzenia, na którym między innymi trzeba było to kadzidło złożyć, tak? I z niej dym i ten zapach się rozchodził i dopiero po tym, jak on napełnił świątnicę świętą, no to najwyższy kapłan w dniu pojednania mógł przejść pod drugą zasłoną i pozostawał żywy, prawda? No ale odnośnie tego mamy kilka informacji, tak, że tam między innymi to są te cierpienia, tak? No, że to są, ale to nie to, że Panu Bogu się podobają cierpienia, bo tak. Tylko właśnie z punktu widzenia ofiar, dobrowolności tych ofiar, że to się Panu Bogu podoba. Dobrowolność ofiar i dobrowolność znoszenia tych różnych rzeczy i dobrowolność no, rezygnowania z pewnych rzeczy. Bo kadzidło, na czym polega kadzidło? Na czym polegał ten ołtarz, do którym kazano? To trzeba by było szerzej o tym powiedzieć, żeby to było jasne, bo tak to w krótkich słowach to tylko zamieszania się narobi. I trzeba było chyba zacząć od tego, że kapłan, który jest w świątyni, to on tak nie wszedł tak o sobie do świątnicy, tylko on wchodził tam z ofiarą krwi. No tak, ale żeby była ofiara krwi, to najpierw trzeba było zwierzę zabić. I włożyć na dziedzińcu na ołtarz miedziany. Tam ono się paliło. A no właśnie, paliło. No bo tak, tutaj chodzi mi o to, tak, że tam są węgle i trzeba je rozpalić i działa na to ogień, tak? No właśnie. A ogień jest przyjemny dla tej ofiary? No właśnie, o tym... No nie. Właśnie. No wiadomo, ale to właśnie do tego dążyłem, żeby pokazać, że ta ofiara, którą składał czy to kadzidło, które składał ten kapłan na ołtarzu złotym, to ono musiało być rozpalone, ono musiało się palić, ale węglami wziętymi z tego ołtarza miedzianego, na którym palił się już ta ofiara złożona. Czyli ta ofiara symbolizowała tego kapłana. Czyli inaczej, ten kapłan, który wchodził do świątyni, to było nowe stworzenie, które wchodziło w sferę niebieską, do świątyni, a jego cielesność przedstawia tą ofiarę, czyli która się paliła na ołtarzu. Mhm. I teraz on z tej cielesność musiała tam palić się na tym ołtarzu miedzianym na dziedzińcu i to nie było przyjemne dla tego zwierzęcia, które reprezentowało tego kapłana, ale wtedy nowe stworzenie tego kapłana, czyli ten kapłan, wchodził do świątyni z tą krwią i z węglami, które wziął z ołtarza, bo tam się paliło, i na to sypywał kadzidło, które, jak mówi, że kadzidło jest modlitwa świętych, czyli że kadzidłem są
najwyższe intencje nowego stworzenia. Które... Ja tutaj przeczytam werset, bo dokładnie to chciałem przeczytać. Objawienie 5 rozdział, werset 8. Na przykład. A kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. Albo każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wolności. Są to modlitwy świętych. Czyli to są te ofiary, a przy okazji ofiara to nie znaczy obowiązek, tak? Że coś jest, ktoś jest zmuszony. Bo jak ktoś jest zmuszony coś zrobić, to to jest żadna ofiara. Żeby móc złożyć ofiarę, to co jest niezbędne? To trzeba dobrowolnie. Dobrowolność, tak? I oprócz dobrowolności, co jeszcze jest niezbędne? Przede wszystkim trzeba mieć na własność to coś, co się ofiaruje. Bo jak chce się dać czyjąś rzecz, no to co to za ofiara, nie? Żeby móc ofiarować swoje życie, najpierw trzeba je mieć, chociażby. No. To jak ten gospodarz, który ugościł przybysza owcą wziętą od sąsiada. Fantastycznie. W tej przypowieści, którą Natan opowiadał Dawidowi, tak? Tak, tak, dokładnie tak. No właśnie. No więc widzimy, że Panu Bogu to się podoba, tak? Więc to zaspokaja, że tak powiem, jego ten duchowy apetyt poniekąd. Chociaż zaspokaja. Ciężko stwierdzić. Pan Bóg mówi, jest opisany, że on niczego nie potrzebuje. Co my mu damy, czego on by nie miał i tak dalej. Ale pewne rzeczy mu się podobają. Tak, to zupełnie jest inna sprawa. No i ma przyjemność w błogosławieniu drugich. Czym się różni usposobienie Boga od usposobienia Chrystusa? Najwyższy. Bóg i Jezus jest istotą doskonałą, nie? Ale Bóg stworzył, nie? Czy może to, że na sposobie nie zaś było doświadczone, tak? No, czyli nie było aż takiej, jeżeli się Pan Jezus nauczył posłuszeństwa, tak? Mamy wprost taki werset, który to mówi, no to znaczy, że no, jego usposobienie nie było takiej wysokiej jakości jak Boża. Mhm. Czym jeszcze się różni to usposobienie? Mocą. No, tak. Tak jak zresztą jakiś czas temu właśnie mówiliśmy, że Pan Bóg jest autorem, tak? Źródłem różnych rzeczy. A Pan Jezus jest wykonawcą, tak? Wykonawcą. Pełni całą masę różnych urzędów, które otrzymał od swego Ojca. Tak? Ale nie jest ich autorem, ani ich tym. Jest reprezentantem. Mhm. Dokładnie tak. No i jest obrazem Boga najbliższym, jaki możliwe. A usposobienie aniołów? Tych dobrych, czy tych... Ogólnie. Ale tutaj w tym, o czym mówisz, jest między innymi już ta kwestia, że popatrzcie, że Pan Jezus, tak, nie dał się zwieść, tak? A w ogóle to, gdy mowa jest o Chrystusie, to jest mowa o głowie i ciele, tak? I oni ostatecznie nie zgrzeszyli. A aniołowie mogą grzeszyć. Czy powinni? Nie. Tak? Ale, że tak powiem, pewna część aniołów upadła. Czyli widać, że jest niższego rzędu. Tak. I bardziej są narażeni na różne, że tak powiem, też pokusy. No. Chociaż oczywiście są wyżsi niż ludzie. Ale czy są dużo wyżsi niż ludzie?
trudne pytanie, no to po prostu stanem duchowi, niewiele. Niewiele. Bo jest napisane, że stałeś się niewiele od aniołów. Niewiele. Że niewiele wyjści od człowieka. Tak. Bardzo ciekawe, że aniołowie w swym usposobieniu, tak, są niewiele więksi od ludzi. To jest bardzo ciekawe. Czyli, że się aż tak strasznie bardzo od nas nie różnią. Główna różnica polega na tym, że są istotami duchowymi. A to jest też bardzo ciekawe, nie? Bo czasem sobie myślimy o aniołach jako o takich niemalże jakichś wszechpotężnych istotach, nie? A oni się aż tak wiele nie różnią. To jest też ciekawą sprawą. To jest niejakie usposobienie. Gdybyśmy mieli inaczej, bo ten temat, jak mówię, moglibyśmy wnikać i sobie porównywać. Jest całe rozdziały na ten temat, tak? I to usposobienie na przykład wśród ludzi, no to jeszcze inne usposobienie mają ludzie po prostu światowi, a inne mają usprawiedliwieni z wiary. Inne usposobienie mają ludzie, którzy są poświęceni, i inne ci, którzy byli nowymi stworzeniami. Jednak inne rzeczy są dla nich istotne, prawda? I w inny sposób ich pobudzają. Tak? Bo ludzie, tak jak mówiliśmy, kierują się głównie tymi cielesnymi, przyziemnymi pobudkami, tak w ogólności. Samolubstwo i to, żeby było dobrze dla mnie. Nawet kosztem innych. Co za różnica? Ja, moja rodzina, tak? Ci inni, którzy są z jakiegoś powodu dla mnie ważni. Na przykład jak jestem prezesem firmy, no to moi pracownicy, powiedzmy. O ile to służy zaspokajaniu moich innych kwestii. Będę o nich walczył, ale tylko o tyle, o ile będą przynosili zysk dla mnie. No a tak chciałam tylko a propos aniołów, nie? To takim czymś się spotkałam, że anioły nie mają wolnej woli, tak jak my ludzie. Oni muszą być posłuszni Bogu, a jeżeli złamą to posłuszeństwo Bogu, to od razu są, no tak powiem, nie ma przebaczenia dla nich, nie? No. Dla człowieka jest, jak złamie. Ale widzisz. Wybierze jakiś wybór inny, nie? Niż Boży, ale dla aniołów nie ma już. Sama ta kwestia, że mogą zgrzeszyć, to już oznacza, że mają wolną wolę. Bo no to takim czymś jest właśnie spotkałem. Rozumiem, rozumiem. Rozumiem. A jeszcze a propos tego, o czym mówimy, no to zobaczcie, gdyby tak było, że dla tych aniołów, którzy zgrzeszą, nie ma już żadnej nadziei, no to co Pan Bóg robi z istotami, względem których nie ma już żadnej nadziei? No musi je zlikwidować, no bo co? Dokładnie, zlikwidować, zniszczyć. A z aniołami co się stało? Zostali zachowani. Zostały uwięzieni, nie? Tak, i zostali zachowani na sąd. A jeżeli zostali zachowani na sąd, to słowo sąd co oznacza? No, naprawdę. Pouczenie, tak? Aha, o to ci. Tak, bo to ma cztery, prawda, te cztery procesy sądu są. To nie jest tak, że jak oni zostali, że tak powiem, na sąd, to znaczy, że mają szansę. Bo słowo sąd w Biblii znaczy uczyć, instruować, pouczać. Drugie znaczenie słowa sąd, próbować w odniesieniu do charakteru w powiązaniu z możliwością uzyskania wiecznego życia. Trzecie, karać w celu poprawy. Oraz dopiero czwarte, wydać wyrok. No. Więc oni jak najbardziej zostali zostawieni na sąd. Tak? Chyba, że już naprawdę nie ma wyjścia. To taki naprawdę już zepsuty anioł, no to już nie ma szans. Tak? Nie? Śmierć wtóre. A kiedy się dla aniołów zaczął, powiedzmy, ten sąd? Znaczy inaczej,
Inaczej to zadam. Bo zaczął się w dniu sądu oczywiście, ale kiedy aniołowie dostali pierwszą lekcję, która miała zmienić ich nastawienie w stosunku do Boga? Nie. Myślę, że z Jezusem, tak? W związku z Jezusem. Dokładnie tak. A w którym konkretnie momencie mogło coś dotrzeć do upadłych aniołów? Znaczy, myślę, że to jest tak jak do ludzi. No, w różnych momentach do różnych ludzi różne rzeczy docierają. Do jednych wcześniej, do drugich później. I to są różne rzeczy. Niektórzy pewno patrząc na Jezusa, w czasie jego obecności na ziemi widzieli rzeczy dziwne, jak on ofiarował siebie i na przykład... Że Pan Jezus zgłosił aniołom. I mów. Tak. I na przykład, że rezygnował z siebie po to, żeby uzdrawiać ludzi. Po to, żeby pouczać, po to, żeby dawać świadectwo i tak dalej, i tak dalej. On niszczył swoje, zwłaszcza, że te jego uzdrowienia, to nie było tak, że go nic nie kosztowało, ponieważ jest opis tej kobiety, która się dotknęła jego szat i Jezus poznał, że ktoś go dotknął, bo mu sił ubyło, tak? To znaczy, że każdego, którego uzdrawiał, to kosztowało go to, że jemu z jego żywotności ubywało sił. Tego witalności, wigoru, ożywienia. Aniołowie na to patrzyli i do niektórych to docierało. Dzieje się coś niesamowitego. Oni przecież doznali z wcześniejszej jego bytności w niebie i do niektórych to już docierało. Inni ignorowali to i byli nadal tam. Jego śmierć na krzyżu na pewno wielu z nich pobudziła do tego, żeby zastanowić się nad sobą. Tym bardziej, że jak to wyglądało? Pobudziła, nie pobudziła. Jak to wyglądało z ich perspektywy? Ale myślę, że takim momentem, który najbardziej ich przyprowadził do rewizji swojego stanu, to było budzenie z martwych nowych stworzeń, czyli 1878 rok, kiedy nagle przynajmniej 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy nowych stworzeń zostało ożywionych jako istoty duchowe w naturze boskiej. Czyli, że tak jak Jezus, jak był na ziemi, to szatan jeszcze mógł, czy ci aniołowie mogli mu w jakiś sposób zagrażać, tak tutaj już nie mogli mu niczym zagrozić, ponieważ on miał naturę nieśmiertelną. I ci, którzy byli zbudzeni z członków olbrzymskiego ptaka, też już mieli naturę nieśmiertelną. I nagle stwierdzili, że są malutkimi chłopczykami, że można ich bić. Bo oni nie są w stanie nic tamtym potęgą zrobić, natomiast i mogą ich wziąć na kolana i klapsy im dawać. Myślę, że tutaj ja troszeczkę to inaczej ujął. No, ale dokończ. No. Bo zobaczcie, myślę, że to był taki generalny moment, który wszystkich mi uderzył, łącznie z szatanem, że to było coś. Zmartwychwstanie Jezusa było takim ważnym momentem, ale no właśnie. Mówię, że
o zmartwychwstaniu Kościoła, to było coś, co im przeszło, co ich zdokałkowało. Oni, jeżeli ich wybrali sobie na ringu, to padli nieprzytomni i trzeba było liczyć, czy się podniosą. To tak mniej więcej obrazowo bym to mówił. No, dziękuję. Zobaczcie, mówię na tą sytuację aniołów. Aniołowie przed potopem. Aniołowie przed potopem ci upadli. To oni upadli dlatego, że chcieli pomóc człowiekowi i zostali, że tak powiem, zwiedzeni przez szatana. Bo mniej więcej oprócz tej sytuacji, że Kain zabił Abla, tak, już pierwsza śmierć, no to przez jakiś czas tam się bardziej ludzie rodzili. Nikt nie umierał ze starości. Ale w okolicach roku tysięcznego zaczynają umierać. I to coraz większa ilość ludzi zaczynają umierać. I szatan mówi, no zobaczcie, ten Bóg nic nie robi. Ludzie umierają, a wy co? Wam tutaj zostawił to, żebyście spróbowali doprowadzić ludzkość do doskonałości, jeżeli potraficie. I co? To powinniście coś z tym zrobić. Bóg wyraźnie sam nie działa, nie robi, zostawił to wam, no to róbcie to. Ja wam podpowiem drogę, jak to możecie zrobić, tak? Zmaterializujcie się, bo człowiek umiera dlatego, że przekazuje brak prawa do życia, tak? Życie obarczone wyrokiem śmierci. Więc jeżeli to wy przekażecie ludziom swoje prawo do życia, to was, Pan Bóg nigdy nie odebrał wam życia, tak? Więc wy przekażecie ludziom swoje inne od Adama prawo do życia. No i pewna część aniołów pozwoliła się zwieść. I rzeczywiście tak zrobiła, że materializowała się, żeniła z ludzkimi kobietami, no i z tego wychodziły dzieci, które, jak się okazało, doprowadzało to tylko do zła. Tak? Były piękniejsze, mocniejsze od rodzaju ludzkiego, no bo rodzaj ludzki już pewną dozę degradacji odziedziczył. Już nie był taki wspaniały, a ci byli. Tak? I mieli świeże, że tak powiem, siły i tak dalej, no tylko, że przez to do większych głębin deprawacji dochodzili i tracili swoje prawa do życia swoją drogą. Tak to widać w tym, że wszyscy poginęli w potopie. Pan Bóg w pewnym momencie po prostu zatopił ziemię, między innymi po to, żeby uratować ludzkość, bo było zagrożenie, że oni się, że tak powiem, rozplenią i linia ludzka wyginie. Trzeba było to zatrzymać. I uratować ludzkość między innymi dlatego, po to, żeby wszystkich tych potomków, hybryd ludzi i aniołów, że tak powiem, usunąć, którzy okazali, że to prawo do życia stracili. Nie, nawet warunkowe, tak jak mieli aniołowie, nie zachowali tego. No tak, no ale aniołowie wraz z szatanem po potopie byli bardzo rozgoryczeni. No bo ich dzieci poginęły. Oni sami stracili możliwość materializacji się, tak? Szatan zdobywa tutaj sobie królestwo, stał się Bogiem tego świata przez uzurpację. I co ludzie, co aniołowie sobie myśleli? No Bóg nas zostawił. Zajął się tylko tym Izraelem, tak? Jednym narodem. Całą resztę ludzkości zostaje na pastwę szatana. No najwyraźniej nie ma sił się sprzeciwić, tak? Dał szatanowi wolną rękę i niech se zrobi. No i co? I ci aniołowie byli niższego rzędu istotami duchowymi niż szatan. On tam był potężny, najpotężniejszy z nich wszystkich. Każdy przed nim drżał. Nawet jeśli przemyślał sobie i uznał, że rzeczywiście to, co zrobili, było niedobre, no to co? To jak się sprzeciwię szatanowi, to szatan mnie będzie tutaj niszczył, tak? Bo w jego królestwie rządzą takie rzeczy i do kogo my się uciekniemy? Aż przyszedł Pan Jezus. Pan Jezus przyszedł,
właśnie to, o czym brat Franciszek mówił, pokazuje inną formę, tak? I poza tym aniołowie bardzo patrzą. No, co szatan zrobi z Jezusem? Czy go zniszczy, czy jednak Pan Bóg zareaguje? I jak Pan Jezus został zabity, to mówią, no nic, szatan wygrał. Szatan tutaj triumfuje, chociaż szatan już wiedział, że coś za łatwo mu poszło, tak? Próbował się temu zapobiec, ale to już było za późno. Całą taką machinę uruchomił, że było za późno. I przez kawałek czasu nie ma Pana Jezusa, nie żyje. Ale jak zmartwychwstał? Ale po tego trzeciego dnia zmartwychwstał. I w tym momencie aniołowie wszyscy dostali olbrzymią lekcję, że teraz, że Pan Bóg był w stanie przywrócić życie swojemu synowi i to jeszcze obdarować go naturą taką, jaką ma on sam. Do tej pory był jeden Bóg, a teraz jest dwóch, tak? Dwie istoty o naturze boskiej. No i co teraz będzie? Czy szatan zostanie zniszczony? Czy jak? I tak dalej. I w każdym razie, co po niektórzy, ci, którzy sobie w międzyczasie przemyśleli swoje postępowanie, swoje nastawienie, mówią, od tej pory szatan nie był w stanie zniszczyć Jezusa, więc my możemy się uciec pod ochronę Jezusa. I On nas ochroni. Tak? Pana Boga i Jezusa. I szatan nie będzie w stanie nas gnębić, tak jak do tej pory. Więc się wyzwolili spod przemożnego wpływu szatana. Ci, którzy chcieli oczywiście, tak, mieli jakąś tam możliwość. No i oni tam zaczęli swoją pokutę od wtedy. Ale no, to nie wszyscy oczywiście, ale w momencie, w którym... Aha, i poza tym no, problem polegał jeszcze na czym? No na tym, że Pan Jezus poszedł do nieba. Więc tak jak nie było go Pana Jezusa ani Pana Boga, bo się wydawało, że zostawia, tak, że mówiąc językiem przypowieści, znaczy tego antytypu, że Bóg udaje, że Pan Bóg i Pan Jezus udają, że członkowie Kościoła nie są jego żoną, tak? Abraham udaje, że Sara nie jest jego żoną, tak? I Izaak udaje, że Rebeka nie jest jego żoną, tak? Po to, żeby ich doświadczyć i wypróbować i tak dalej. Szatan sobie mógł, że tak powiem, w pewnych granicach ich doświadczać i próbować niszczyć. Oczywiście do pewnych granic. No i przyszło właśnie do czasu, w którym Pan Jezus powrócił. Pan Jezus powrócił. O, znowu jest w atmosferze ziemi, no i szatan nie może mu nic zrobić, bo jest nieśmiertelną istotą duchową. No to powrócił. Co teraz będzie? Zaczyna się, no, jak to się nazywa, sąd. Też między innymi aniołów, po której stronie stanął. A jak już zmartwychwstali i inni członkowie Kościoła, to co powiedział brat Franciszek, to w ogóle już nie tylko jeden, ale cała masa tych istot duchowych o naturze boskiej. Więc widać, że szatan nie będzie w stanie sobie z nim poradzić. Ale oczywiście, gdyby to wpłynęło na wszystkich upadłych aniołów, no to by cały problem zniknął. Tylko problem polega na tym, że szatan w to nie uwierzył, tak? Stwierdził, że do tej pory nie został zniszczony, to i teraz nie będzie zniszczony. I że może aktywnie dalej działać i ze sobie poradzi. Że do tej pory nikt go nie zniszczył i jego upadłych aniołów, to i dalej tak będzie. I niektórzy z upadłych aniołów, niektórzy niepokutowani, przyłączyło się do szatana i wraz z nim próbują podtrzymać to królestwo, ale pewna część upadłych aniołów się wyzwoliła spod władzy szatana, tylko że sama zaczęła sobie robić swoje własne no, wybryki. Tak, o tym też jest w Biblii informacja, tak, i o tym, jak to szatan wojuje z szatanem, między innymi, tak. Czyli upadli aniołowie walczą z szatanem, realizując swoje własne interesy. I stąd mamy między innymi część problemów, jakie mamy, bo to jest walka także między nimi, tam w sferach duchowych. A przy tym jest jeszcze oczywiście Pan Jezus, członkowie Kościoła. Ja przepraszam, Gabrysiu, ja przepraszam, ale muszę się wyłączyć na chwilę, bo przerwę, bo mam gości. Dobrze. Na razie wszystkich serdecznie żegnam i życzę błogosławieństwa.
Dziękujemy bardzo. No i ci upadli aniołowie, którzy... On mówi do dziesiątki. Rozłączę. Momencik. O, rozłączyłem brata Franciszka. Już powinno być ok. No i mówię, i ci upadli aniołowie, którzy tutaj pokutowali, to oni odtąd już współpracują ramię w ramię z Jezusem. Tak? I są uznawani jako już czyści, ponieważ pokutowali, naprawili się i doszli, no i zachowują swoje prawo do życia w tym momencie. Odzyskali, że tak powiem, bo pokazali przemianę charakteru. No a ci inni, którzy idą wraz z szatanem albo inną drogą, ale też przeciwnie do Pana Jezusa, w swoim czasie zostaną zniszczeni, tak, pod koniec tysiąclecia, po małym okresie. Duchowe, nie, a też muszą pokutować, czy też pokazać. Oczywiście. Ten wyrok zapadnie. Wydaje się, że jak istota duchowa, no to nie powinno być mowy o jakimś upadku, nie, że to, ale jednak tak. No też mają wolną wolę, ale to tak. I mogą pokutować właśnie i się zmieniać. I to widać na przykład, bo jeden z takich upadłych aniołów, który moim zdaniem właśnie widać jego pokutę, był ten, który opętał tą dziewczynkę, która chodziła za apostołem. Nie? Że ten duch wieszczy, który, że ona tam chodziła i cały czas krzyczała, że ten człowiek jest sługą Boga i tak dalej. I tak dalej, nie? Aż wreszcie apostoł się zmęczył i opuść ją, wyjdź z niej, tak? Duch, i on z niej wyszedł. No. Że ten upadły anioł, który tam ją opętał, no w pewien sposób pokutował, bo on mówi, że tutaj ci są tymi faktycznie sługami prawdziwego Boga. No ale jeszcze nie do końca wszystko rozumiem, że to się Panu Bogu nie podobało, ani Panu Jezusowi, żeby on opętywał jakąś tam dziewczynkę. Ale na swój koślawy sposób wykonywał właściwe kroki, że tak powiem, tej pokuty, że zbliżał się. Chciał tutaj współpracować w jakiś tam sposób. Także no różne takie. No dobrze, czyli mamy, powiedzmy, temat znaczeń słowa duch w Biblii mamy w miarę omówiony. Jeszcze to widzę, że no nie jest takie, że w nocy o północy wyrwani, że wszystko powiemy, ale ja też korzystam ze ściąg, tak, patrzę się tutaj na między innymi na naszej stronie, tam gdzie rozpisuję sobie, tam mam te wersety też powypisywane, które rozważaliśmy, szczególnie w tej późniejszej części. Tak, no i to jest taka pomoc dla pamięci, więc tego. Więc cóż, czy macie jeszcze jakieś myśli, spostrzeżenia, pytania? To nie skończę. No na przykład to może jeszcze taka myśl, która też tutaj jeszcze z akapitu, który rozważamy, wynika, że jeżeli Pan Bóg jest istotą duchową, to już sam ten fakt przeczy temu, żeby Duch Święty był istotą duchową, był osobą. Ponieważ Pan Bóg ma Ducha Świętego, tak? Więc co? Istota, w duchowej istocie Boga mieszka inna duchowa istota? A mimo wszystko jest taki pogląd. No właśnie. Więc tu chodzi, zwykle chodzi o inne znaczenie słowa duch.
No i teraz można by między innymi rozważać, czemu tak, a czemu nie inaczej, a w których wersetach jest to, a w których wersetach jest tamto. Bo rozważyliśmy sporo tych wersetów, ale no jednak nie wszystkie, które można podawać. No i oprócz tego jest trochę takich wersetów, że tak powiem, sztandarowych, które przywołują zwolennicy Trójcy, tak, względu Ducha Świętego. No i tam też można by te główne wersety porozważać, tak wnikając z tego punktu widzenia, o co tam tak faktycznie chodzi, które znaczenie słowa Duch jest. No ale to, jak już rozmawialiśmy wcześniej, już mamy troszeczkę nasycenia tego tematu, więc po prostu będziemy w tym miejscu kończyli, tak? I będziemy kończyli rozważanie tego tematu. Odnośnie Michała Serweta i tego Ducha Świętego zajęło nam, z tego co widzę, 42 albo 43 zebrania. Także blisko rok. Na pewno ponad pół roku. To są 40 kilka tygodni plus kilka, w których nie mieliśmy, blisko 50 tygodni. No to blisko roku. No dobrze. No to spojrzę sobie, kto tam jeszcze, co tam dalej nas będzie interesowało. Gdzie my to mamy? O, tutaj. Czyli ze strony badacz.org, Kościół. Tak, Kościół Filadelfia. Następny mamy Cranmer, Tomasz Cranmer. Więc możemy się przygotować, żeby sobie porozmawiać troszeczkę o jego biografii, tak? I o tym, jakie to on nauki przedstawia. Tak, jaką to szafarską prawdę on przedstawiał. No dobrze, no to cóż, dziękuję bardzo wszystkim za wspólne rozważania. I zakończymy pieśnią na życzenie. Czy ktoś ma jakąś pieśń, którą by chciał, żebyśmy zaśpiewali, to bardzo proszę podać. A w międzyczasie zakończę nagranie. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.